Józefie, niebieski orędowniku w naszych ziemskich sprawach. Jak umierała święta Tereska, o dzieciątka Jezus, to mówiła, że ona nie wchodzi w śmierć, ale wchodzi w życie i że jak pójdzie do domu Ojca, to będzie zsyłała deszcz płatków róż na ziemię, że dopiero jej misja się zaczyna. Tak mówiła też siostra Faustyna, że po śmierci jej misja się dopiero zacznie. Misja miłosierdzia Bożego. Właśnie święty Józef jest naszym niebieskim orędownikiem. Jak umiera ojciec rodziny, który żył godnie, szlachetnie, to jakby ten testament jego życia zaczyna obowiązywać, jakby zostaje na nowo przeczytany, nabiera mocy i staje się tym dziedzictwem, które jest darem i zadaniem dla nas, którzy pozostajemy. I my wchodzimy w trud naszych Ojców. I kontynuujemy to dziedzictwo i uczymy nasze dzieci tego, czego nauczył nas nasz ojciec, wierząc, że one również nauczą swoje dzieci, a ich dzieci dalej będą uczyć swoje dzieci, i że będziemy żyli tym dziedzictwem naszych przodków, tym bogactwem wiary, kultury, tego wszystkiego, co minione pokolenia wypracowały. Święty Józef wciąż nam oręduje. Ta intuicja Kościoła, żeby dać go za patrona tego roku. Myślę, że to nie jest łatwy rok, który też wpisany jest w ten trudny czas pandemii. Święty Józef staje przed nami jako lekarstwo na choroby duszy, choroby świata, na to, żebyśmy jeszcze bardziej byli zjednoczeni ze sobą w naszych ziemskich sprawach, żeby te ziemskie sprawy nie przesłoniły nam spraw niebieskich, boskich. To dziedzictwo świętego Józefa nie może zostać zaprzepaszczone, zmarnowane. Byłoby to zubożenie chrześcijaństwa i to bardzo poważne zubożenie chrześcijaństwa, gdybyśmy gdzieś zapomnieli o tym dziedzictwie świętego Józefa, dziedzictwie ojca. Może to wezwanie jeszcze raz, jeszcze mocniej, jeszcze wyraźniej, jeszcze głośniej przynagla wszystkich ojców do tego, by żyć godnie, żyć aby pisać testament, aby po nas została ta moc tej, tego świadectwa życia, która będzie inspiracją, darem, ale i zadaniem dla naszych dzieci, wnuków, tych, którzy po nas pozostaną. Piękne wezwanie, wymagające wielkiego trudu, trudu całego życia. Nie jest to zadanie na chwilę, jest to zadanie na, na całe życie. Tak, święty Józefie, niebieski orędowniku w naszych ziemskich sprawach, opiekuj się nami.